Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zrobimy projekt z resztek żywicy, jedną podstawkę, zawiasy. Mam już przygotowaną formę silikonową. Lubię często resztki żywicy wykorzystywać do takich małych, drobnych eksperymentów. Czystą żywicę wylewam na formę silikonową. Do kubeczka wlewam odrobinę czystej żywicy i dokładam Casting Craft biały. I dokładam jeszcze tusz alkoholowy Blanco Blanco. I wylewam takie kropeczki. Resztę żywicy zabarwionej na biało rozlewam do dwóch pojemniczków. Następnie do żywicy zabarwionej na biało kraplam tusz alkoholowy w kolorze fioletowym. Mieszam. I wylewam znowu takie kropeczki. Kropliłam tusz alkoholowy Baja Blue, ale jak widzicie, niebieski z tego nie powstał. Mimo że kilka razy dokładałam więcej kropel, powstał taki kolor szaro-zielony. I zostawiam tak żywicę na trochę. Po jakimś czasie pojawiły się piękne właśnie takie kreseczki. I postanowiłam je zmienić, zrobić z nich zawijasy. Jak widzicie, za pomocą patyczka robię taki wir. I zostawiam już żywicę do całkowitego zastygnięcia. Żywica jest już gotowa do wyjęcia z formy. Jak widzicie, namalowany patyczkiem wzór pozostał. Z tej strony wygląda już obiecująco. Bardzo podobają mi się te prześwity między poszczególnymi kolorami.
Bardzo lubię taką kilkuwarstwowość tej pracy. Ale bardzo jestem ciekawa drugiej strony. Wow! Wyszło bardzo ładnie. Tu dopiero widać, że mamy trzy kolory. Biały, fioletowy i różowy. Przejrzysta, piękna tafla bez bąbelków powietrza i bardzo ładny wzór. Myślę, że mój eksperyment z resztki żywicy udał się bardzo dobrze. Jeśli chcecie zobaczyć mój poprzedni eksperyment, gdzie robię białego kwiata, link będzie na górze. Do zobaczenia!